Drzwi do lasu? No niekoniecznie. To są drzwi do mojego warsztatu od środka. Warsztatu bym to pokazywał, bo jeszcze jest bałaganik, ale chciałbym Wam pokazać te drzwi, które właśnie będę robił renowację. One tu się nie zamykają. Jak zwróćcie uwagę, jak na nich tu farba przepięknie odchodzi. To są przepiękne, stare drzwi. Pamiętają czasy, nie wiem kogo, ale kogoś bardzo starego. Więc chciałbym te drzwi przeprowadzić renowację. I o tym będzie ten film. On będzie w odcinkach krótkich, żeby Was nie męczyć. Od czego zaczniemy? Czekajcie, to chciałbym Wam pokazać. No właśnie, nie wiem od czego to zacząć, ale chyba zaczniemy od tego, że musimy ściągnąć tą farbę. Jak będziemy to robić? Zaraz Wam pokażę. Wyciągam swoje magiczne narzędzie. Może przekieruję teraz na mnie na chwilę kamerę, jak mi się uda. Potrafię czy nie potrafię? No chyba nie potrafię. No to nie przekieruję. No to w takim razie tak Wam pokażę. Jest takie narzędzie. Bardzo fajne do skrobania farby. Zarówno na mokro, jak i na sucho. Na mokro to mam na uwadze, używając żelu do ściągania powłok lakierowanych lub marowanych farbą olejną. A na sucho to właśnie tak będę za chwilę robił z tymi drzwiami. One świetnie, te narzędzie, dochodzi do wszystkich nierówności. Płaszczyznę oczywiście mogę jakimś dłutem czy szpachelką czyścić. Natomiast na przykład takie powierzchnie jak tutaj, zwróćcie uwagę, jak ona ma te przepiękne wręby różne. Tu muszę to uzupełnić, bo widzę, że lizwa się już zgubiła. Ale zwróćcie uwagę, jak ona fajnie tutaj wszędzie dochodzi i zrywa wszystkie takie wgłębienia, załatwia. Proszę bardzo. Było dużo farby, nie ma nic. Także w ten sposób najpierw na sucho oczyszczę całe drzwi. O, aż pięknie schodzi. Niestety te drzwi były zapuszczone, bo ja się do tej pracy zabierałem bardzo długo. Miałem ważniejsze prace. I teraz też będę tylko co jakiś czas poświęcał im czas, ponieważ no, czeka mnie jeszcze innych wiele zadań. Ale proszę, zobaczcie, jak te drzwi bardzo ładnie czyścić, nie używając żadnych opalarek ani żelów chemicznych. Natomiast ja je pewnie użyję na późniejszym etapie. Dobrze, to nie będę przedłużał. W ten sposób oczyszczę całe te drzwi. Potem będziemy reperowali ubytki, reperowali tutaj różne takie kwiatki, jak tutaj coś przegniło, coś tam już się mocno postarzało. Tutaj jeszcze przy okazji będę reperował i wymieniał ścianę z gąta szczypanego, więc będzie co robić. Tu muszę naprawić to, żeby one się ładnie zamykały na kłódeczkę. Ja nie muszę zamykać, bo u mnie jest bezpiecznie. I nie tylko bezpiecznie, ale również jestem zabezpieczony w inne sposoby, więc nie obawiam się tutaj żadnych włamów. Ale generalnie, jak są zamknięte, to się będą mniej niszczyły. Dlatego je właśnie porządnie zamkniemy, zrobimy i po tym wstępie pokażę Wam kolejny film, jak już będę mechanicznie czyścił, czy może właśnie chemicznie. Na razie, hej!